Jest takie powiedzenie, czas to pieniądz, ale z drugiej strony są ludzie, którzy mają czas, a nie mają pieniędzy. Naprzeciw takim osobom wyszedł w Dubaju szwedzki sklep z tymi meblami Suknusyn do skręcania. Chce dać klientom możliwość płacenia czasem. Trzeba się zarejestrować na mapach Google i przy kasie odliczą klientowi pieniądze za czas spędzony na dojeździe do tego sklepu na podstawie tam średniego wynagrodzenia w Dubaju. Czyli czas zamienić na pieniądz. Taka idea. Kiedyś brytyjski bank zlecił badania i wyszło, że większość ludzi kupiłoby sobie czas. Pewnie od tych, którzy mają nadmiar czasu. Dzień dobry, poproszę 2 godziny. Na miejscu? Nie. Zapakować z rodziną. Zauważmy, że na świecie jest więcej czasu niż pieniędzy. Jest nas na Ziemi niecałe 8 miliardów. Każdy ma 24 godziny dziennie. Czyli wszyscy ludzie na świecie mają jakieś 160 miliardów godzin czasu dziennie. A ile to minut? To jest potężny rynek. Czas stanie się wkrótce obiektem handlu i ktoś, kto ma głowę na karku, może zyskać na czasie. Już widzę takie ogłoszenia. Mam czas, poszukuję poważnych partnerów z kwestią. Albo mam czas, dokupię rychło w dobrym stanie. Może do banku będzie można oddać czas, tam wpłacasz 30 minut, a po roku będziesz miał na koncie 45 minut. Tylko to uważałbym z braniem czasu na kredyt. No i jak ktoś będzie już miał dużo czasu, to będzie zdrowy, bo przecież czas jest najlepszym lekarzem. A dzięki naszemu systemowi służby zdrowia czasem się leczymy.